Ilona Januszewska, dzień dobry. Przed nami historia 17-letniego Filipa, który chwilę przed wejściem w dorosłość uległ poważnemu wypadkowi. Po wakacyjnym festynie nastolatek wraz z kolegami wracał do domu. Kierowca, jak twierdzi policja, nie zachował na zakręcie bezpiecznej prędkości. Auto wylądowało na drzewie. Filip jest przykuty do szpitalnego łóżka. Zrozpaczona rodzina prosi o pomoc w zebraniu środków na rehabilitację, a okoliczności tego zdarzenia wciąż wyjaśnia prokuratura. „15 sierpnia. Okolice Piotrkowa Trybunalskiego. Paczka znajomych wraca do domu po wakacyjnej imprezie. Jesteśmy w pokoju Filipa, ale jego tutaj nie ma. Często pani w tym pokoju jest od wypadku? Tak, jak nie przebywam przy szpitalu, to jest na tutaj. Brakuje go. Co się wtedy wydarzyło? Wychodził, co powiedział? Znaczy generalnie nie chciał wyjść. Powiedział, że zostaje w domu. Później stwierdził, że jednak pojedzie na chwilę. Wyszedł i mówił, że... Mówiłam, żeby nie jechał. Mówi, mama, przecież zawsze wracam. I czekałam. Ale niestety doczekałam się tylko telefonu ze złą wiadomością. Jaki to był telefon? 0002 dostałam telefon, że Filip brał udział w wypadku, zabiera go karetka, jest nieprzytomny i że mam jechać do szpitala. Okoliczności tego wypadku nie są jeszcze jasne. Trwa śledztwo, o którym wciąż wiadomo niewiele. Jedno jest pewne: zakręt, na którym doszło do wypadku, zawsze był niebezpieczny i zawsze należało tam zdjąć nogę z gazu. Na ten moment nic jeszcze nie wiemy. Znaczy, wiemy, że jechał z nadmierną prędkością i nie zachował... Kierowca. Tak, i że nie zachował... Nie dostosował warunków, prędkości do warunków na drodze. Stamtąd właśnie tutaj i na zakręcie nie wyhamowali. Tutaj się musieli rozpędzić do jakiej prędkości? No, według mnie no, do 100 na pewno. No, na pewno musieli właśnie jechać stamtąd, no, na pewno no, ze 100 km na godzinę właśnie tędy i na zakręcie po prostu nie wyhamowali. Ewidentnie przez to, że nie wyhamowali właśnie wrąbali się w to drzewo. On był dla mnie naprawdę bliski, bliższy niż moi rodzeni bracia i byłam z nim w sumie bardzo blisko. Też w sumie się winię za to, że w dzień wypadku chciał się spotkać. Ja wtedy nie chciałam, bo nie mogłam, bo się pakowałam. Nie możesz tego robić, nie możesz się winić. No, dużo osób tak mówi, ale mimo wszystko gdzieś w sercu czuję, że gdybym się zgodziła, byłoby wszystko inaczej, no ale też mogłam, nie przewidziałam tego, że on wtedy wyjdzie z domu, bo mówił, że dobra, to on posiedzi z mamą. Mama Filipa dzwoniła i mówi, że Filip ma wypadek, że jest sparaliżowany. Ja w pierwszej chwili tak pomyślałam, jejku, no może był jakiś, coś głupiego zrobił, na pewno musiał zrobić coś głupiego i że za chwilę to będzie odwracalne. Więc od razu napisałam do jego mamy, jak dowiedziałam się szczegółów, to było załamanie totalne. Czy ktoś, kto brał udział w tym wypadku, albo rodzice też tej młodzieży, która tam była, kontaktowała się z panią, czy była jakaś rozmowa? Co się dzieje z tym kierowcą? A ja nic na temat kierowcy nie wiem. Nic kompletnie nie wiem na temat kierowcy. Od dnia wypadku nie wiem, co się z nim dzieje. Jedynymi osobami, które się pytają, to jest mama tych rodzeństwa, które jechało w samochodzie z Filipem. Osobą, która najbardziej ucierpiała w tym wypadku, jest Filip. Od razu po zdarzeniu trafił na OJOM, doznał poważnego urazu kręgosłupa, dlatego doszło do paraliżu wszystkich kończyn. Już po kilku dniach nastolatek trafił na stół operacyjny. Trochę boli go to wszystko, więc taka cisza. No, nie mówi, więc Więc po prostu większość wyraża oczami swoich emocji. No bywa różnie. Ma traumę po wypadku, więc boi się spać. Słyszy huk, jak zamyka oczy. Nie jest mu łatwo. Tym bardziej, że non-stop był w ruchu, a teraz musi po prostu leżeć. Jego każde odetchnięcie po prostu zamykało mu krtań i się dusił. I musieli go odsysać. Więc w momencie, kiedy go odsysali, też się dusił i po prostu strasznie przeżył tą noc po operacji. Ale w momencie, kiedy przed na tą operację mieliśmy wszyscy taką nadzieję, że mu naprawią kręgosłup. I nie mieliśmy pojęcia, że nie będzie mógł oddychać, że nie będzie, jak nam powiedzieli, że nie będzie sam oddychał, że nie będzie sam jadł. Jemu na pewno by było lepiej, jakby on był w takim stanie, jak zaraz dzień po wypadku. Bez rurki, bez dziury w brzuchu. To by też było inaczej, a jego denerwuje to niemówienie, po prostu jego. Dlatego domaga się tej rurki do gadania, żeby... To jest wszystko świeże jeszcze bardzo. No tu jeszcze szwy od tego pega też się nie zagoiły. No to wiadomo, że to wszystko, wszędzie boli, tak? Wszędzie boli. Oprócz tego, że się nie rusza, to wszystko boli, tak? Jest to strasznie trudny widok, ponieważ, no mówię, no, chłopak bardzo sprawny, bardzo zawsze był rozśmiechnięty i tak dalej, a teraz siedzi smutny, rusza tak na dobrą sprawę na razie tylko oczami. Liczymy, że się wszystko poprawi, problemy miał z oddychaniem. No, strasznie smutny jest to widok, biorąc pod uwagę to, jak go zapamiętałem. Filip prowadził zawsze wesołe i aktywne życie. Jako sportowiec zawsze ciężko pracował, aby dojść do celu. Teraz przed nim kolejne wyzwania, długa i kosztowna rehabilitacja. Byłam dla niego mamą, przyjaciółką. Zawsze się wspieraliśmy nawzajem. Tylko teraz nastała taka chwila, że ja nie potrafię mu pomóc. Myślę, że w jakiś sposób go zawodzę, no ale liczę, że to wszystko się zmieni. Jego koledzy mówią, że on zawsze mówił, że kiedy będzie już dorosły, to będzie się pani opiekował. Tak, mówił. Pięknie pani wychowała syna. Tak mówił, że nigdy nie będzie mi nic brakować i zawsze będzie się starał o to. Choć wychowywała go pani samotnie. Tak, wychowałam go samotnie od 5. roku życia. Jesteśmy tylko razem. Każdy uważa, że on wyjdzie, bo on jest silny. To jest też młody organizm, który też będzie walczył, jeżeli on się podejmie walki. Czy on mówi, że on nie wstanie z wózka na przykład, czy nie mówi? No mówi. Mówi, że on wie, że nigdy nie będzie chodził. Mówi, że jeżeli go nikt nie weźmie z wózka, no to nie będzie chodził ani nic, on jest tego w pełni świadomy, ale mimo wszystko wszyscy staramy mu się jakoś tak wesprzeć, że będzie chodził w ogóle, bo każdy w to wierzy. O szkołę trochę pytał, znaczy jeszcze przed szkołą byłem, przed rozpoczęciem roku byłem u niego pierwszy raz, no to w sumie mówił, trochę pośmialiśmy się, trochę pożartowaliśmy, trochę poplanowaliśmy co zrobimy stąd, jak go wypuszczą i tak dalej. Babcia, będę się opiekował tobą. Będę ci pomagał. Będę zawsze walczył o ciebie. A teraz my mamy PESEL taki mamy. Ja mam 65 lat. I ile będę mu w stanie pomóc? On ma 17. Całe życie przed nim było. A teraz w sekundzie zawalił nam się cały świat. Nastolatek walczy dziś nawet o każdy oddech, ale w tej walce nie jest sam. Wspierają go nie tylko mama i babcia, ale też grono przyjaciół. Jest przekonany, że wyjdzie z tego, że wyjdzie stamtąd i że będzie dobrze. I mam nadzieję, że tak będzie. Jest wspaniałym przyjacielem. W zasadzie nie zdarzyło mi się, żebym kiedykolwiek zadzwoniła do niego i nie mogła liczyć na jego wsparcie. Zawsze gdzieś tam, nawet jak ja miałam jakieś problemy, on się pojawiał, poprawiał humor. Zawsze, nawet jak miał swoje problemy, potrafił nas rozbawić po prostu i starał się być takim wesołym człowiekiem. No kolegujemy się od w sumie pierwszej klasy w sumie i wychodziliśmy sobie. Mieliśmy tak jakby taką rywalizację siłownianą, nie? bo tak się goniliśmy tym progresem. No. Dusza sportowca. No tak, tak, dokładnie. Czyli dusza waleczna. Waleczna, tak. Zawzięty był, goniliśmy się tym progresem. Zawsze dawaliśmy radę, zawsze się starałam, żeby nic mu nie brakowało. Pomimo tego, że tata jego się nie interesuje nim, nie płaci alimentów, także dawaliśmy radę. Czy teraz jego tata się chociaż trochę zainteresował? Nie, nie zainteresował się nim w ogóle. Chociaż mieszka kilometr stąd? Tak, mieszka niedaleko. Jak chodził na siłownię, to tu młodzież mówiła, dlaczego ty tak ćwiczysz mocno, tak się starasz? Bo ja chcę być silny jak dziadek. Bo nie miał tego ojca, zawsze go chciał mieć. Bardzo to przeżywał, nawet teraz po wypadku. Zapytał, czy ojciec się pytał o niego. No niestety nie mogliśmy mu odpowiedzieć, że się pytał, bo się nie pytał. A powiedz coś bez przytykania. Coś bez przytykania. Super, mój kochany, mój cudowny chłopczyk. Mój dzielny rycerz. Super. No, bardzo lubił chodzić na boks, K1, siłownię. No, ogólnie robił wszystko to, co może, nie? Jakieś zapasy. Nie było sportu, żeby on tego nie robił, nie? Dokładnie, nie było dnia, żeby po prostu Filip nie był na siłowni, można powiedzieć. Dzień w dzień, niezależnie czy to był deszcz, śnieg, czy było zimno, czy było gorąco, zawsze był na tej siłowni. Wie pani co, od samego początku nie wierzę w to, co się dzieje. Nie wierzyłam w to, że powiedziano, że on nigdy nie będzie oddychał sam. Dokonał tego, na razie mu się udaje, miejmy nadzieję, że będzie wszystko dalej dobrze z tym oddychaniem. Nadal nie wierzę, że nie będzie chodził, nie będzie ruszał rękoma. Sobie tego nie wyobrażam. Nie wyobrażam. Nie ma. Całe życie mu pomagałam, jak był chory. Zawsze go stawiałam na nogi. Teraz nie mogę. Nie mam takiej mocy. Wierzę, że może ktoś się znajdzie, kto mi pomoże. I nie zostawi nas. Filip wiele lat był sportowcem. Trenował boks. Był podopiecznym jednego z zawodników organizacji Strive, z którą Telewizja Republika nawiązała kilka miesięcy temu owocną współpracę. 27 września podczas 10. jubileuszowej gali Strive poza emocjonującymi walkami zbierano też środki na rehabilitację Filipa. Ja nigdy nikogo o nic nie prosiłam. Dla niego zrobię wszystko, absolutnie wszystko, nie będę się wstydziła. Dla siebie nigdy bym o nic nie poprosiła, nigdy. Zawsze pomagałam każdemu. A dla niego zrobię wszystko. Wszystko, co tylko by można było. Założyłam zbiórkę w pierwszych 3 dniach, jak tylko dowiedziałam się, że będzie potrzebne wsparcie. Wiadomo, pierwsza taka kwota 100 000, tak? No bo najpotrzebniejsze rzeczy, na jakiś tam samochód, żeby mógł się przemieszczać. W sumie tyle, co możemy na tą chwilę zrobić, tak? Jeździmy do niego, staramy się podtrzymać go na duchu, że cały czas jesteśmy, że go nie zostawiamy. Każdy chce mu pomóc i każdy chce go wesprzeć i wierzy w to, że on będzie jeszcze normalny, bo to, że on jest teraz jaki jest, to nie znaczy, że będzie kaleką do końca życia, bo on jeszcze może z tego wyjść. On jeszcze, jeżeli on będzie walczył, to każdy z nim będzie i każdy będzie go wspierał mimo taki, jaki on będzie. Filip, czekamy na ciebie. Mama i babcia Filipa czekają na nastolatka w domu. Przed chłopakiem długie miesiące rehabilitacji, ale pojawiła się nadzieja. W ostatnich tygodniach Filip był stawiany w pionizatorze ruchu. W założeniu miał wytrzymać tylko 4 minuty, ale nastolatek ma przecież charakter sportowca i wytrzymał pół godziny. A to już bardzo dużo. Teraz kolejne miesiące będą kluczowe, dlatego bardzo prosimy o pomoc. Każda złotówka jest na wagę każdego kroku. Do zobaczenia.